od dłuższego czasu mnie zastanawia pewien temat. Temat energii. Temat mocy, temat siły. No bo te problemy, z którymi mamy do czynienia, skądś tę energię, skądś tę moc, skądś tę siłę biorą. I to wcale nie jest takie do zbagatelizowania. Te problemy, im poważniejszy problem, tym ma więcej siły, tym ma więcej energii, tym ma więcej mocy. Skąd on ten moc bierze? I doszedłem do wniosku, że te problemy biorą energię, nie zgadniecie skąd. Z lodówki. Problem po prostu potrafi podejść do lodówki i pobrać energię. Oczywiście problem sam nie jest w stanie i używa do tego człowieka. Bierze człowieka, pcha w kierunku lodówki, otwiera mu drzwi, wybiera teraz, czym można by ten problem nakarmić i byle czego problem nie weźmie. Problem nie weźmie czegoś takiego jak sałata, bo tam ma za mało energii. Nie weźmie czegoś takiego jak pietruszka, no bo tam za mało energii. Nie weźmie czegoś takiego jak chociażby ogórek. W ogórku nie ma dużo energii. Problem, jak się rzuci na lodówkę, to nie dość, że jest w stanie wyciągnąć pizzę, to tę pizzę nawet jeszcze do piekarnika, żeby jeszcze więcej energii miał. Mówię wam, kochani, problemy są strasznie przebiegłe. One nie dość, że czerpią energię z lodówki, to jeszcze robią to w taki sposób, żebyśmy my nie byli w stanie tego przystopować, skontrolować, zatrzymać. I dlatego, kochani, uważam, że najbardziej problematycznym sprzętem w domu jest lodówka. Bo ona, niepodobnie jak zamrażarka, zamrażarka potrafi zamrozić problem, a lodówka potrafi ten problem przenieść nawet na późne godziny nocne. I dlatego, kochani, ostrzegam, otwierasz w nocy lodówkę, karmisz energią problemu.